Prezentuję kolejnego gołąbka na aukcji z gołębnika rozpadowego hodowli Wulhorst Dawid. Jest to płowy samczyk o numerze DV08600 2024 rok, numer 668. Płowy samczyk to jest lekkim trzecim pasem. Jeden z moich ulubionych gołąbków. Chodzi po mnie, także jest bardzo, bardzo oswojony. Jest to mega, mega mocny inbred na słynnego 520, który zdobył 7 razy pierwszy konkurs. Płowy samczyk bardzo, bardzo jednobistym upierzeniu. Gołąbek naprawdę wyjeżdża z rąk. Piekielnie mocne skrzydło. Gołąbek na tą chwilę ma 5 piórek rzuconych, ale do parowania jest gotowy na już, ponieważ się tam zabiera za parowanie. Bardzo dobry kościec, mięśnie, plecy, ogonek, marzenie gołąbka. Jest to bardzo mocny inbred, tak w sumie mówiąc, to tylko możliwe takie jest na papierze, no ale niestety udało się takie coś również wyładować i wychodzą te gołąbki akurat w tym roku z tej pary bardzo ładne w ręce, gdzie to nie zawsze tak jest przy takich mocnych inbredach. Także ojcem tego gołąbka jest bezpośredni syn słynnego 520 od Gintera Prange, który zdobył 7 razy pierwszy konkurs, gdzie 520 był parowany z własną kuzynką o numerze 515. To była jedna z najlepszych samic rozpadowych u pana Gintera Prange. Natomiast matka tego samczyka jest dokładnie, pochodzi z takiego samego parowania, czyli jest bezpośrednio córką 520. I 520 był parowany z własną kuzynką 515. Także nie dość, że 520 był parowany z własną kuzynką, no to jeszcze tutaj ten gołąbek wywodzi się z parowania. Pełny brat, a razy pełna siostra. Gołąb się świeci, błyszczy, wyjeżdża z rąk w połowie samczyk. Trzeci pas tutaj ma bardzo, bardzo jedwabiste opierzenie. Gołąbek. Jeden z moich ulubionych gołąbków, także co wchodzę do gołąbnika, to musi się... Chodzi po mnie. Po plecach, po głowie. Bardzo dobre mięśnie. Bardzo dobry kościec, plecy, ogonek. Marzenie tego gołąbka. Skrzydło bardzo dobre, no i bardzo jedwabiste upierzenie. Jeden z moich najbardziej ulubionych gołąbków na gołębniku. Podwójny wnuk słynnego 520 od Gintera Prange, który zdobył 7 razy pierwszy konkurs. Ale podwójny wnuk, no mega inbred, bo ojciec tego gołąbka to bezpośredni syn słynnego 520, który był parowany z własną kuzynką o numerze 515, która była jedną z najlepszych samic rozpadowych u pana Gintera Prange. Natomiast matka tego gołąbka również pochodzi z takiego samego połączenia, czyli jest bezpośrednią córką 520, który był parowany z własną kuzynką o numerze 515. Płowy samczyk, podwójny wnuk słynnego 520 od Gintera Prange, który zdobył 7 razy pierwszy konkurs. Gołąbek ma bardzo, ale to bardzo jedwabiste upierzenie. Jeden z moich najbardziej ulubionych gołąbków, gołąbek, który bardzo jest zaprzyjaźniony ze mną, także co wchodzę do gołąbnika, to on musi jako pierwszy chodzić po mnie i sprawia mu to przyjemność. Mam nadzieję, że trafi bardzo dobre ręce i dalej będzie miał taką dobrą opiekę. Podwójny wnuk słynnego 520 od Gintera Prange, który zdobył 7 razy pierwszy konkurs. Mega, ale to mega mocny inbred. Zapraszam serdecznie do licytacji.